pan Piotr Ryszka. Współpracuję już z Towarzystwem Świętego Brata Alberta od 1990 roku, a więc od pierwszych samorządowych wolnych wyborów. W roku 2015 objął funkcję prezesa. Do społecznej kuchni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przychodzi codziennie między 450 a 500 potrzebujących osób. Wydawane jest dla nich 600 litrów zupy. Dostają także pieczywo, warzywa i owoce. Znajduje się tutaj magazyn odzieży używanej oraz łaźnia, z której korzysta każdego tygodnia od 200 do 250 osób. Nie pytamy, tak samo jak Święty Brat Albert, skąd przyszedłeś i czy na pewno potrzebujesz. Ci, którzy do nas przychodzą, mogą liczyć na pomoc, mówi prezes. Poza codzienną działalnością, pan Piotr co roku organizuje wieczerzę wigilijną dla kilkuset osób. W działalności naszej dbamy również i o naszych najmłodszych. To dla nich dwukrotnie organizujemy Świętego Mikołaja, prawdziwego Świętego Mikołaja, jak również i Dzień Dziecka. Z tej racji wydajemy dotychczas około 1200-1500 paczek. Pan Piotr systematycznie organizuje rekolekcje, pielgrzymki i warsztaty dla swoich podopiecznych. Pan Piotr Ryszka swoim zaangażowaniem, bezinteresownością i dosłownie ewangeliczną postawą wobec najuboższych jest świadkiem Chrystusa i żywym obrazem Bożej opatrzności.